Dzień dobry moi mili, witam Was na moim kanale. Dzisiaj krótkie ogłoszenie. W odpowiedzi na Wasze liczne prośby, na liczną korespondencję w tym zakresie, którą naprawdę do mnie kierowaliście, chciałam poinformować, że od najbliższego czasu wprowadzam sesję na żywo ze mną telefoniczną. To znaczy będziecie mieli możliwość, żebyśmy wykonali właściwy dla Was rozkład, taki, którego przykłady merytoryczne możecie znaleźć na stronie szóstyzmysł.com.pl, ale również każdy inny, który jest Wam w danym momencie życia potrzebny, przez telefon, na żywo. W celu zamówienia takiej sesji telefonicznej ze mną proszę o kontakt na adres szóstyzmysł.tarot@gmail.com. W tym mailu, czy też w tej korespondencji mailowej ustalimy sobie szczegóły, ustalimy sobie termin. Od razu też powiem i jakby mówię to absolutnie szczerze, z pełną odpowiedzialnością, że liczba takich sesji telefonicznych w ujęciu tygodniowym czy miesięcznym, wszystko jedno, jest bardzo ograniczona. Dlaczego? Dlatego, że ja jako osoba wysoko wrażliwa, jako osoba, która bardzo dobrze odczuwa Waszą energię w czasie czytań, które wykonuję, no jakby chroniąc siebie, chroniąc tę energię swoją, jestem w stanie wykonać tylko określoną liczbę czytań. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ja już powiem szczerze, nawet pod koniec maja byłam zmuszana odmawiać czytań prywatnych, z tego względu właśnie, że znam te swoje granice, tak? Wiem, kiedy powiedzieć sobie nie, kiedy powiedzieć sobie stop, tylko po to, żeby utrzymać dobrą formę na następny czas. Więc wszystkie osoby, ja przepraszałam też w mailach, ale tutaj również jeszcze raz przepraszam wszystkie osoby, które w maju nie mogły już skorzystać z mojego wsparcia, którym byłam zmuszona odmówić. Zrobiłam to w dobrej wierze również o Wasz interes, dlatego że wiem doskonale, kiedy przychodzi ten moment, w którym jakby spadek energetyczny po jakimś tam wysiłku intelektualnym i w ogóle wysiłku energii, którą wkładam w wykonanie dla Was czytań, doprowadza do sytuacji, w której ja się wycofuję, tak? I to też się stało z końcem maja. Teraz powolutku jakby wracam do pionu i tak jak wspomniałam, moja propozycja dla Was jest odpowiedzią naprawdę na bardzo liczne maile, wiadomości, że chcielibyście, abym wykonywała dla Was rozkłady w ujęciu bardziej na żywo, tak? Przez telefon, myślę, wydaje mi się, że to będzie najlepsza forma. Osoby zainteresowane ustaleniem szczegółów, jakby dowiedzeniem się, jak miałoby to wyglądać, ponieważ taka sesja nie będzie trwała długo, to będzie, myślę, 20 minut i w tym czasie to jest na pewno niewątpliwy plus takich sesji. Jesteście w stanie dopytać o wiele rzeczy, tak? O te rzeczy, których ja nie jestem w stanie gdzieś tam przewidzieć, a Wy nie możecie jakby, no czasami dopytujecie po tym, jak obejrzycie film, tak, jakby o jakiej rzeczy, i wtedy ja absolutnie odpisuję i wyjaśniam. Natomiast tutaj sesja na żywo daje tę możliwość, żeby na bieżąco pewne kwestie doprecyzowywać, co uważam jest wielką siłą tej możliwości. Także moje drogie, moi drodzy, osoby zainteresowane sesją przez telefon, rozmową telefoniczną ze mną w konkretnym jakby służącą jakby rozwiązaniu konkretnej kwestii, proszę o kontakt mailowy na adres szóstyzmysł@gmail.com. Tam będziemy starać się doprecyzować szczegóły, tam też w zależności od tego, czego miałoby dotyczyć to czytanie, czego miałoby dotyczyć rozkład, zaproponuję cenę konsultacji. Ściskam Was, pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.